Nasza klinika powstała w 2007 roku z inicjatywy grupy pasjonatów lekarzy, którzy chcieli założyć wspólną działalność w celu wdrożenia nowych technologii okulistycznych na terenie województwa podkarpackiego. Non-stop rozwijamy się i wdrażamy nowe sposoby diagnostyki czy leczenia, koncentrując się przede wszystkim na schorzeniach, które są niszowe na tym terenie. Rozpoczęliśmy w 2009 roku korygowanie wad wzroku, na początku metodą chirurgiczną, później przy pomocy laserów. I tak rozwijaliśmy przez lata tę metodę poprzez wdrażanie nowych technologii, nowych sposobów korekcji wad wzroku, łącznie z leczeniem schorzenia, jakim jest stożek rogówki, czyli choroba, która powoduje postępującą wadę wzroku. Dzięki temu, że wdrożyliśmy program innowacyjny, mogliśmy wymienić nasz park maszynowy, wprowadzić nowe lasery, a dzięki temu rozszerzyć naszą ofertę, jeśli chodzi o korekcję wady wzroku, o pacjentów, którzy skończyli już 40 lat, wiek, w którym potrzebne są okulary do czytania i do patrzenia. Poza podstawową działalnością okulistyczną, nasza firma także zajmuje się takimi schorzeniami jak retinopatia wcześniacza. Ta choroba prowadzi do ślepoty. I można powiedzieć, że jesteśmy jedyni w Podkarpaciu, jeśli chodzi o terapię, czyli laserowanie i leczenie noworodków, która ratuje ich przed ślepotą.